jak pan profesor patrzy, czy dzisiaj możemy odetchnąć z pewną ulgą, że jednak udało się no, nie rozprzestrzenić konfliktu, że jednak siły NATO, bo Turcja należy do NATO, mogą być spokojniejsze niż wczoraj wieczorem, wczoraj przed północą? No, ulga to powiedziałbym, to byłoby uczucie przedwczesne. Mhm. Dlaczego? Otóż dlatego, że trzeba spojrzeć na specjalną sytuację, w jakiej się znajduje Turcja i czym Turcja jest. I jakie znaczenie ma ten zamach wojskowy? Nie wiemy jeszcze do końca, czy zakończył się, czy przegrano, czy może skończyć się wygraną zamachowców. W każdym razie sytuacja, jeżeli chodzi o Turcję, jest następująca. Mianowicie w XX wieku, na początku XX wieku, kiedy Kemal Pasza, zwany przez Turków Atatürk'iem, ojcem Turków, obejmował władzę wraz z grupą wojskowych, postanowił zbudować i starał się zbudować świeckie państwo tureckie, w którym islam nie miałby takich wpływów, jak miał w Imperium Otomańskim. I to się Turcji i Atatürkowi udało. I w związku z tym od tego czasu armia, wojsko tureckie było zawsze jakby gwarantem tego, że islam nie będzie dominował w państwie tureckim. I od tamtego czasu, od czasu Atatürka, było kilka przewrotów wojskowych, interwencji wojskowych, kiedy no, pojawiało się zagrożenie islamem, no i wtedy wojsko wkraczało. Otóż współczesne władze tureckie od pewnego czasu zaczęły ulegać jakby wpływom islamistów. Pojawiły się nawet obawy co do tego, czy nie dojdzie do radykalnej zmiany, jeżeli idzie o sytuację państwa tureckiego i czy islam nie stanie się tutaj dominujący, tak jak był kiedyś w Imperium Otomańskim. Ja w związku z tym tak postrzegam tę sytuację, którą z tym zamachem wojskowym. No i powstaje pytanie oczywiście, czy obecne władze tureckie, jeżeli opanują sytuację, wyciągną wnioski, że jednak pójście w kierunku islamizacji Turcji nie jest bezpieczne i powstrzymają się tego typu działań, a nie muszą mówić, że w interesie Zachodu, w naszym interesie leży, żeby Turcja nie stała się kolejnym państwem islamskim wojującego islamu. Przypominamy, co się stało z Iranem, kiedy został obalona władza szacha Iranu i państwo, które przedtem było w strukturach Zachodu, stało się z dnia na dzień wojujące bardzo antyzachodnim państwem. No, w przypadku Turcji jest o tyle to poważniejsze, ponieważ Turcja jest potężnym, istotnym bardzo elementem militarnym tutaj w systemie zachodnim. Turcja jest członkiem NATO. No i z aspiracjami dużymi co do tego, żeby taką rolę mocarstwową w regionie odgrywać. A więc, no powiedziałbym tak, islamizacja Turcji, no to dla nas, dla Zachodu i generalnie dla układu sił w tym rejonie byłaby bardzo niebezpiecznym procesem. I przypomina się trochę to, co się działo, co się stało na Bliskim Wschodzie generalnie. Mianowicie Zachód dążył do tego, żeby obalić różnego rodzaju dyktatury świeckie w państwach islamskich, które tam rządziły, często bardzo pod twardą ręką. No i okazało się, że po obaleniu tych dyktatur nie pojawiły się wcale jakieś demokracje arabskie, ale pojawił się właśnie wojujący islam i wszystko to, co dzisiaj mamy. A więc no, Turcja, na Turcję musimy patrzeć z bardzo ogromną, z wielką uwagą, pamiętając też i o tym, że Rosja może tam różne rzeczy rozgrywać, bo Rosja, jak wiadomo, ma napięku z Turcją od pewnego czasu. Tak. A panie profesorze, jak możemy ocenić, że powiem, reakcję społeczeństwa, społeczną reakcję na to, bo mówi się, tak przynajmniej znalazłem taką informację, że za zamachem ma stać muzułmański duchowny Fethullah Gulen, który przybywa w Stanach Zjednoczonych. Właśnie. Właśnie. W tym kierunku niewątpliwie mogą iść ślady, powiedziałbym tak, tego typu historii. Ale nie sądzę, żeby to armia działała w interesie islamistów. Nie sądzę, żeby tak było. No nie wiemy, znaczy za dużo informacji nie mamy. Ja tylko mówię, jak historycznie ukształtowała się sytuacja, jeśli chodzi o państwo tureckie i jaką rolę tam armia zawsze odgrywała, takiego stabilizatora, który nie dopuszcza do islamizacji państwa. No teraz jest sytuacja taka, że powiedziałbym, no
są różne możliwe opcje, jeżeli idzie o to, co się w państwie tureckim, w sensie w Turcji się wydarzy. Mhm. Czyli niewątpliwie Polska jako państwo należące do NATO, prawda, no jednak jest za tym, żeby ten porządek dotychczasowy się utrzymał w państwie tureckim. Bo on gwarantuje równowagę i bezpieczeństwo w Europie. Tak. Tak, tak, to jest istotne. No i poza tym pamiętajmy, że Turcja pełni bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o tak zwaną flankę południową sojuszu. Prawda? No Europa zresztą liczy, że przy pomocy Turcji uda się jakoś ten problem z napływem uchodźców i różnego rodzaju, powiedzmy tam, delikwentów z tamtej strony uda się jakoś opanować, zatrzymać. No, więc no, Turcja jest bardzo istotnym, bardzo ważnym państwem w tej architekturze bezpieczeństwa i współpracy, która ukształtowała się w świecie i która, jak widać, może być zburzona. I też patrząc jeszcze na ofiary, tu mam według 190 osób i może być więcej, ale jest takie powiedzenie, takie dane, 190 osób, 104 puczystów zginęło, 41 policjantów i 47 cywilów, czyli można powiedzieć właściwie tak pół na pół, prawda, mówiąc. Znaczy tak, no można oczywiście też założyć, że powiedziałbym tak, że ten zamach jest efektem, powiedziałbym, jakiegoś spisku islamistycznego, który chce obalić obecny rząd i zdobyć władzę właśnie, zislamizować tak Turcję, że może obecne władze nie są zbyt konsekwentne w tym procesie i postanowią to przyspieszyć. Tego nie wiemy. Będziemy wiedzieli dopiero po tym, kiedy po pierwsze zakończy się sytuacja taka wojenna w samej Turcji, no i ci, którzy będą rządzili w Turcji, będą podejmowali różnego rodzaju kroki, potem będziemy mogli się zorientować, co się naprawdę w Turcji stało.